Cześć ludzie, kupiłem kolejny model z serii Figure Eyes od Bandai, ponieważ staję się naprawdę bardzo dużym fanem tej serii. Generalnie Vegeta był tą postacią w serii, był tym modelem, tą figurką, którą bardzo, bardzo bałem się kupić. Wręcz nie chciałem jej kupować, ponieważ wiedziałem, że on nie będzie mi się podobał, że w nim są tylko niektóre fajne elementy, takie jak nogi, ręce, że głowa, zbroja wyglądają jakoś parszywie. Kupiłem go, kupiłem nawet jeszcze inną figurkę, która leci do mnie pocztą. Chciałem zmienić jej głowę, zmienić może tutaj ten kostium trochę, biorąc po kilka części, właściwie nie od figurki, a od statuetki. Ale koniec końców dostałem Vegetę dzisiaj, złożyłem go i wow, jestem totalnie, totalnie pod wrażeniem, ponieważ nie ma chyba innej figurki, która na wszystkich możliwych zdjęciach w internecie wyglądałaby do dupy, a w ręce wyglądała naprawdę super. Czy to jest jakieś oszukiwanie się? Nie wydaje mi się. Ja nie lubię, kiedy figurki, szczególnie z Dragon Balla, nie są on model, jak to się mówi, czyli dokładnie takie, jak powinny być w animku. Vegeta, szczególnie z tą jedną fajną, uśmiechniętą twarzą, wygląda praktycznie w 100% tak jak w Superze, więc super. Dosłownie super. Chociaż są rzeczy, które mi się nie podobają, ale o tym wam powiem zaraz. Tu jest kupiony w wersji Blue, Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan, SSJ, GSSJ, SSG, SS, jak kto lubi. W każdym razie ma niebieskie włosy, wolałem takie niż złote, bo Vegeta jak to Vegeta, on lubi po prostu pójść od razu na całość. Pudło wygląda dokładnie tak jak przy każdej innej figurce z serii. Się kompletnie nic nie zmienia, chociaż mam wrażenie, że jakby ten karton jest teraz trochę bardziej refleksyjny, odblaskowy powiedzmy. Ładnie wszystko w nim widać. A w każdym razie oczywiście mamy zdjęcia figurki, mamy rysunek na podstawie figurki. Vegeta wygląda na nim trochę za bardzo na Bishonena. Kilka zdjęć, na których wygląda paskudnie. Naprawdę, patrząc na te zdjęcia w internecie, kompletnie nie chciałem tej figurki kupić. Ale cieszę się, że go kupiłem. Tu mamy tak, tu mamy to. Tu mamy całkiem fajny opis, możecie sobie przeczytać. Z reguły takie opisy nie robią na mnie wrażenia, ale tutaj jest całkiem, całkiem spoko. Jedna jest trochę głupia rzecz, że stan Super Saiyanina Boga można osiągnąć tylko przez połączenie różnych mocy Saiyan, ale Vegeta zrobił to sam. Co brzmi głupio. W każdym razie jest fajny, tak właśnie opisana sajańska forma blue, że potrzeba w niej spokoju, że nawet Vegeta sobie poradził. Tu mamy kilka figurek. Ostatnio przy okazji recenzji, kto to był, Goku, czy może tego Saiyan Poda, mówiłem, że wymienione były faktycznie wszystkie, tu jest tylko kilka. Ogólnie spoko. Z tyłu oczywiście nic nie ma, także otwieramy. Od razu wam powiem tak. Jedna rzecz, która będzie nam delikatnie przeszkadzała, to fakt białego tła, ponieważ wytraca się wtedy granica zbroi Vegety. Zobaczymy, jak to później będzie na kompie, czy uda mi się to jakoś ładnie wyizolować. W każdym razie postaram się od czasu do czasu zrobić tak. Nie będę brał innego tła, bo na białym jednak te nagrania wyglądają najlepiej. Ale to, co chcę wam pokazać, to fakt, że Vegeta wygląda dosyć dobrze. Nie jest, powiedzmy, najpiękniejszą figurą świata tutaj, w tym rejonie, ale wygląda dosyć dobrze. I tak, tutaj nogi przy kroczu, przy dupie też ma trochę wywalone na boki. Generalnie opiszę wam od razu, co mi się podoba, co mi się nie podobało. Nogi, tak jak mówię, ma wybitnie fajne. Są całkiem umieśnione, nie ma na nich ani skrawka zagięcia materiału, powiedzmy, ale to nic, wygląda to świetnie, ma masę mięśni. Buty i rękawice są bardzo właśnie fajnie pofałdowane. Tutaj mamy kolor. Ręce znów są bardzo mocno przypakowane. Ja bardzo lubię, kiedy Vegeta jest jak Wolverine jest. Niski i mega, mega przypakowanym koksem. Wiele, wiele gier z Dragon Balla robi to bardzo dobrze. Z figurkami jest tak sobie, szczególnie właśnie nawet z figure artsami. Statuetki również różnie. Gry z reguły robią to fajnie. Ostatnio między innymi Dragon Ball Fighters. Tam Vegeta właśnie jest takim Wolverinem i to wygląda super. Tutaj ta figurka w dużej mierze zachowuje coś takiego, więc to mnie cieszy. To, co mi się nie podobało najbardziej właśnie w tej figurce, to tak, twarz, która wydawała mi się paskudna, na żywo jest jednak całkiem, całkiem fajna, jest wręcz prawie idealna, co mnie aż dziwi. Włosy, tutaj mam pewną obiekcję, czy powinny być aż tak do tyłu, czy nie, to wam zaraz pokażę z bliska. Krocze, dupa, tutaj mi się nie podoba to, że nie ma nic, żadnych szczegółów, właściwie można to porozwiązać lepiej. No i zbroja, która teraz wygląda dobrze, ale zresztą to jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić, kiedy kupi się tą figurkę. Zobaczcie. A tak wygląda, kiedy ja go poskładałem. Natomiast, gdybym miał go zrobić tak, jak mówi instrukcja, jak pokazują wszelkie możliwe zdjęcia w internecie, powinno być zrobione tak. Po pierwsze, głowa maksymalnie w dół. Po drugie, tutaj maksymalnie wciśnięty. I zobaczcie, on tak wyglądał na zdjęciach promocyjnych. To jest szok.
Wielkie, małpie łapy, krótki brzuszek, takie idiotyczne przejście z klaty od żeber poniżej. Brak szyi, tak wegeta nie powinien wyglądać. A nie rozumiem, czemu tak jest zrobione, ponieważ wystarczy, zobaczcie, tutaj mamy staw, na który nakłada się górę wegety i normalnie można go zrobić tak, jak się chce. Tu mamy teraz 1, 2, 3, 4 segmenty pancerza. Pod nim jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze piąty segment, więc spokojnie można, zobaczcie, sobie wsunąć. O, on już robi się wyższy. Tutaj szyja, dokładnie to samo. Tu można zrobić tak, że naprawdę nie ma szyi. Można zdjąć jednak głowę i zrobić tak, jak ja uważam, że powinno być, czyli broda powinna być delikatnie poniżej kołnierza. I wegeta wygląda nagle super. Tutaj nie ma tego okropnego przejścia z podżeber do reszty brzucha. I boku jest szyja, jest po prostu super. Przez to Vegeta zyskuje maksymalnie. Inna rzecz, czyli ta twarz. Twarz, mówiłem, nie za bardzo mi się podobała, kiedy wręcz wyjmowałem go z pudełka, jego części. Wiedziałem, że chcę zmienić, więc nawet nie zwracając bardzo uwagi na to, jak wyjmuję. Gdzieś tutaj włosy troszkę odłamałem, na szczęście udało mi się to później poskładać dobrze. Wątpię, żeby to się złapało tutaj na kamerze. Skoro na wszystkich zdjęciach w internecie ta twarz wygląda paskudnie, ale uwierzcie mi, na żywo wygląda tak jak Vegeta. Wygląda po prostu tak jak Vegeta powinien. Nie wiem jakim cudem, ale tak jest. Jest super świetnie uśmiechnięty, ma bardzo fajną minę. Twarz ma nawet dobrych rozmiarów, wszystkie części. Ma ok, wysuniętą twarz, do przodu ma fajny nos. Może jest tutaj w podbródku zbyt chudy. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie wygląda fenomenalnie fajnie. Naprawdę jest super. To jest po prostu Vegeta. Jedna rzecz, której się można przyczepić, to jego włosy, które nie są aż tak rozwalone na boki, jak w figuarcach. Ale nie uważam akurat, żeby to była wada. To mi się całkiem podoba, wygląda całkiem fajnie. Vegeta oczywiście ma inne akcesoria. Między innymi mamy tutaj drugą głowę, drugą twarz, przepraszam, która podoba mi się delikatnie mniej, ale również dostrzegam Vegetę. Poza tym super jest to, że on ma krzyczy. Jest zdenerwowany, ale jest mimo wszystko uśmiechnięty przy tym. To jest super. Jedna rzecz, której zapominam natomiast tutaj przy ściąganiu, to to, że nie ściąga się przodu grzywki, tak jak w figurcach, tylko samą twarz. O, i tak Vegeta wygląda po założeniu drugiej gęby. Troszkę gorzej, ale mimo wszystko wciąż jest bardzo fajny. Jednak biorąc pod uwagę, że to mi się podoba mniej, to po prostu zaraz zamienię na inną. Język to jest jedyna naklejka w tym zestawie. Przy okazji, zanim zapomnimy, jest jeszcze głowa, twarz właściwie, którą dostałem w zestawie z Brolym, jak pamiętacie. Vegeta dostający po mordzie. To już... Na żywo po założeniu znów wygląda nawet nieźle. Na kamerze wygląda paskudnie. Nie jest najlepsza, może być. Brwi, jak widzicie, ma od zwykłego Super Saiyanina. W każdym razie jest dosyć... Mimo wszystko dosyć spoko. Inne akcesoria Vegety zobaczymy zaraz. Najpierw wam chcę pokazać zakres ruchu. Szyja, jak to po japońsku, ma dwa stawy na górze, na dole. Tutaj więc można zrobić tak do przodu, tak do tyłu. Zobaczcie. Wow. W zależności od tego, jak się oczywiście wysunie głowę, to można spojrzeć na różne sposoby. Tutaj jest pewna przypadłość, bo ta figurka niestety w niektórych miejscach się po prostu rozpada, więc trzeba by w kilku miejscach użyć kleju. Tutaj między innymi, żeby to nie wychodziło. Dalej ręce. Potrafią się oczywiście obrócić, wyjść na zewnątrz, pięknie. Obrót w bicu. Pojedyncze niestety zgięcie w łokciu, bardzo szkoda, mogłoby być podwójne, bo no, jest fajne 90 stopni, ale niestety to za mało. Obrót i teoretyczne zgięcie w dłoni. Tutaj też powinno być inaczej rozwiązane ze stawami. Są stawy motylkowe, które wychodzą na kilka sposobów. Można zrobić tak, czyli bardzo delikatnie, tak jak te stawy pozwalają, dotąd powiedzmy na przykład. Można zrobić mocniej, 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 aż wygląda to paskudnie. Ale jeśli patrzy się z odpowiedniej strony, to będzie wyglądało bardzo, bardzo, mimo wszystko dobrze. Także z tych stawów bardzo polecam korzystać, ponieważ no, da się z nimi zrobić różne ataki Vegety. Obrót tutaj. Niestety zgięcia praktycznie nie ma. Jest troszkę do tyłu, niezbyt do przodu. Tu jak widzicie, kolejny panel lubi odpadać. A ramionczka też. Obrót w brzuchu. Tutaj nie ma bardzo zgięcia. Niestety nie ma też gdzie wyciąć plastiku, żeby to zgięcie dorobić. Obrót nogi, po pierwsze można je obniżyć, więc dzięki temu możemy zrobić takie okopa do przodu, spokojnie do tyłu, można zrobić bez najmniejszego problemu idealny szpagat. Obrót w udzie, Vegeta może dzięki temu
No, trzeba uważać. Vegeta może dzięki temu oczywiście wyprowadzić jakieś tam fajne kopnięcie. Chociażby coś takiego. Na szybko, pach. No, tylko właśnie tutaj problemem dla mnie jest to, że nie zginę się niestety w klacie, bo to troszkę ogranicza pozowalność. Może coś uda mi się do tego wymyślić w przyszłości, zobaczymy. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to że jest tylko pojedyncze zgięcie w kolanie, tym bardziej, że wygląda jakby chciał być podwójne. Jest to prawda dosyć głębokie, ale mogło być głębsze. But, przynajmniej lewy, lubi się bardzo rozpadać, także też bym go skleił na waszym miejscu. No i stopa na wszystkie możliwe strony, jest rocker. Szkoda, że nie ma ruchu w palcach, ale jest to do przeżycia. Generalnie Vegeta w akcji, tutaj kiedy ma się go w rękach, kiedy się troszkę rusza, wygląda świetnie i uważam, że to jest fenomenalna sprawa, tak powinno być. Tu go troszkę rozkładam, ponieważ chcę wam pokazać inne akcesoria. Zmienimy mu twarz. Zmienię mu również dłonie na jedne z dwóch dodatkowych par, jakie ma. Po pierwsze to, czyli to akurat są dwa standardowe zestawy, które mają każda figurka w tej serii, czyli takie do strzelania atakami oczywiście i pięści. I można by na przykład użyć podstawki. Podstawka, która jest znów taka jak w każdej innej figurce. Zrobimy ją na przykład na takiej wysokości. Tu jest część, którą się wsadza w Vegetę. Ona jest zdejmowana, także to tego być nie musi. Można dać podstawkę do efektu mocy. No i zobaczcie, możemy na przykład zacząć ładować Final Flasha. I puścimy mu stopy. Ładowanie Final Flasha lub ukrzyżowanie Vegety. Zależy, jak na to patrzeć. A co najważniejsze, dzięki stawom motylkowym Final Flash można również wykonać bez najmniejszego problemu. Zobaczcie. Bach, bach i bach. On się tutaj wręcz dotknie nadgarstkami. Czyli tak, jak powinno być. Super, nie? Oczywiście nie wygląda to dobrze. Wygląda to wręcz paskudnie. Ale tak jak mówię, trzeba patrzeć z odpowiedniej strony. Od przodu wygląda super. Może być stykane, może być troszkę z przerwą, jak kto woli. Generalnie da się to zrobić bez najmniejszego kurczę bele problemu. A skoro już robi się Final Flasha, oczywiście warto by było mieć efekt, którym się zrobi ten wystrzał. Tu mamy coś takiego. Zakłada się tutaj do tego taki wystrzał. Niestety nie podoba mi się, bo jest bardzo malutki. Zresztą to samo mówiłem o Kamehamkach. Też niezbyt mi się w tej serii podobają. Są zbyt małe i tyle. Ale Final Flash ma za to tutaj fajnie takie, widzicie, błyskawice energii. Można sobie przyłożyć, strzelić. Bach, coś w tym stylu. Można oczywiście uznać to za jakiś inny atak. Plus też jest taki, że Vegeta może znaczy z pewnymi problemami, ale może zrobić chociażby Gallic Ho, czy tam Gallic Cannon. Problemem właśnie tutaj w tym przypadku jest to, że nie za bardzo może wygiąć tę dłoń w tej pozycji do ładowania, jak widzicie. Powinna być bardziej o tak. Niestety musi być w taki sposób, chyba że zamienimy dłoń na taką. Wtedy niestety ona ma tak rozciapieżone paluchy, ale już pozycję dobrą przyjmuje. I można później atakiem oczywiście strzelić. Buch. Zamieniając oczywiście dłoń, powiedzmy, na tę właściwą. O, i teraz już wszystko działa. Także Gallic Ho można zrobić. Fioletowy efekt mocy był przy, niech sobie przypomnę, przed Kidbu. Także można sobie czegoś użyć. Bach. Tamta dłoń natomiast, którą pokazałem, która jest właściwie podwójna w tym zestawie, oczywiście, jak każda inna, jak każda dłoń powinna być, ma staw. Ma staw do ruchu góra-dół. Kilka figurek z serii ją ma. Ma coś takiego, ma również m.in. Krillan. U Krillana to się używa do dysku, do kiencana. Natomiast Vegeta ma oczywiście do Big Manga, tak. Który wygląda tak. Trzeba go najpierw złożyć. Taka kulka, taka bombka, której można dodać końcówkę od Final Flasha, ponieważ to się między nimi dzieli. Trochę za dużo, powiedziałbym. Tu jeszcze można włożyć takie wybuchy energii. O. Coś takiego można zrobić. I Vegeta może strzelać. Trochę to jest zbyt skomplikowane, moim zdaniem niezbyt to wygląda fajnie. Ale może do czegoś wykorzystam, czemu nie? Zbliżając się ku końcowi, oczywiście zrobimy porównania. Weźmiemy po pierwsze Vegeta i porównamy go z linijką.
złożony w taki sposób, jak ja to robię, czyli z większym miejscem tutaj i więcej szyi, ma 14, jak widzicie, i pół centymetra tutaj do góry za kola. Do samych włosów ma 18. Także jest duży. Jeszcze go nie porównywałem z innymi figurkami, więc zobaczymy to zaraz na żywo. Weźmiemy po pierwsze Goku, normal Goku z Figure Eyes i Vegetę. Customowego Vegetę, którego w końcu skończyłem. Co? To jest niemożliwe. Tak, tak, to jest mój customowy Vegeta z Frieza Sagi, z Figure Artsów. On oczywiście swoją recenzję ma. Troszkę podniesiemy kamerę. Jak widzicie, różnice we wzroście są spore pomiędzy wszystkimi. Ten Vegeta jest zdecydowanie mniejszy, ale ma więcej włosów. Goku, Vegeta, super. Super, 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 dokładnie tak powinien wyglądać. Goku też jest tutaj troszkę przeze mnie wyciągnięty. Jak widzicie, dalej ma te zmienione ręce, nie jest przemalowany. W końcu dojdę do tego, żeby wszystko było z nim ok. Świetnie wyglądają. Ci dwaj, różnica jest dosyć duża wzrostem, jak widzicie. Oczywiście mógłbym go tutaj troszkę spłaszczyć i wtedy nagle robią się bardzo podobni. Do tego jedno, co mnie jeszcze ciekawi, to to, jakby wyglądała głowa tego figuarcowego Vegety na Vegecie Blue. Zobaczmy go z bliska. No, figuarc zdecydowanie jest mniejszy, chociaż te włosy, no włosy byłyby nawet ciekawe, gdyby je tylko urwać. Mogłoby być fajnie, zobaczymy, może tak zrobię, może nie. W każdym razie wyglądają dosyć nieźle. Na pewno nie będzie pasował do figuarców ten Vegeta. No, bo nie, chyba że jako Super Vegeta albo coś w tym stylu. Broly i Cell, którzy, wow, są tak duzi, że my się nawet tutaj nie mieszą. Jak widzicie, Broly jest naprawdę gigantyczny w stosunku do Vegety, raczej tak powinno być. Cell też jest dosyć duży. Vegeta ma akurat kostium z tej samej sagi, także dobrze sobie wyglądają. Nie ma co. No i jeszcze jedyna ostatnia rzecz, z jaką chciałem go porównać, to jego statek kosmiczny, jak widzicie, jest bardzo duży. Tutaj wejdziemy do środka, wyjmiemy z niego Vegetę, który tutaj śpi. Możecie się przy... O, i teraz wam powiem tak. Ten Vegeta ma inną zdecydowanie twarz i inne włosy od naszego Blue. Ten jest chyba oparty na prototypie, który widziałem niedawno w internecie. Chyba tak. To jest ciekawe. Natomiast głowy mają... Nie, głowy niestety nie ma na tym samym stawie, więc nie będziemy mogli tego łatwo zamienić, także nie będę nawet próbował. W każdym razie nasz Blue jest zdecydowanie fajniejszy. Natomiast czy wejdzie do statku? Na 100% powinien. Zaraz zobaczymy. Też może być ze złożonymi rękoma. Oczywiście trzeba zacząć od... O kurczę. Trzeba zacząć od wchodzenia włosami, ale okazuje się, że nasz Vegeta może mieć tych włosów za dużo, moi drodzy. Nie wejdzie tam. Nie wejdzie tam za diabła. Niestety. Jest zbyt wysoki. I to było na tyle. Słowem podsumowania, naprawdę nie przejmujcie się zdjęciami w internecie. Warto kupić tego Vegeta, bo wygląda po prostu super. Ma pewne problemy, które się rozpadają, powiedzmy, tak jak właśnie tutaj but. Ale kiedy się je tylko sklei, będzie idealnie. Kupcie go, jeżeli chcecie Blue lub nawet zwykłego SSJ-a, ponieważ z żółtymi włosami też wyszedł. I jest to dokładnie ten sam mold, co tutaj. Także bardzo, bardzo polecam. Kto wie, może nawet pojawi się w Polsce, bo od niedawna te modele są po prostu u nas dostępne, co jest bardzo spoko. Chociaż są trochę drogie, ale to jest inna sprawa. Kupcie go i tyle. Do następnego. Na razie.